Dzień dobry, witam serdecznie, moje drogie barany. Zapraszam do czytania ogólnego na maj. Jak wiecie, czytania rozszerzone, bo mówiłam o tym w filmie odnośnie wstępu do czytań majowych. Proszę, zapoznajcie się. Są dostępne czytania rozszerzone. Link do czytań rozszerzonych znajduje się w opisie filmu. Zaczynamy, barany. Cztery kielichy. Pięć mieczy. Osiem monet. 5 monet. Część z Was, myślę sobie, z jakiegoś powodu nie będzie zainteresowana przyjęciem oferty emocjonalnej. Może od kogoś, kto już nieraz próbował. Może po prostu nie będziecie się spieszyć z reakcją. Jeśli komuś odmawiacie, to tylko prośba, uważajcie, w jaki sposób to się dzieje, dlatego że 5 mieczy mówi o tym, o zwycięstwie za wszelką cenę. I nie jest nam do końca przyjemnie z tym zwycięstwem. Więc jeśli kogoś, moje drogie panie, żegnacie, jakiegoś pana, to a czujecie inaczej, a z jakiegoś powodu mu odmawiacie, bo może wcześniej was zawiódł, bo może zranił was, może gdzieś tam, wiecie, no, nie ma chemii, albo jest jakaś inna przyczyna, nie będę wymyślać, to uważajcie, proszę, w jaki sposób. Dlatego, że co? Pięć mieczy to jest tak. Wygrana. Ale ona nas to sporo kosztuje i tak naprawdę to wcale nie czujemy się zwycięsko. Więc walczmy o swoje, natomiast miejmy dobre intencje, tak, żeby uniknąć jakiegoś na przykład poczucia winy, powiedziałabym. Jest 8 monet, jest 5 monet. I teraz tak, dla części z Was dochodzenie do jakiegoś poziomu mistrzowskiego w Waszej pracy może kosztować Was dużo energii i po prostu zmęczenie, bo 5 monet to nie jest tylko brak finansów. 5 monet to jest, wiecie, przemęczenie, zmęczenie, brak emocji dobrych, brak uczucia dobrego. To jest taka, ojej, izolacja, tak, że czujemy się odizolowane. Więc część z Was może po prostu skupi się na pracy i podziękuje komuś i w weekend na przykład, kiedy przyjdzie ten czas, gdzie można by było razem spędzić parę godzin, to poczujecie brak tej osoby. Dlatego właśnie powiedziałam, że przy pięciu mieczach prosiłabym o ostrożność, żeby nie mieć później poczucia winy, żeby nie czuć tej straty, tak? Jeśli nie, żebyście nie zrobiły sobie na złość. Nie wiem, dlaczego tak mi przychodzi do głowy. Drugi tydzień. No bardzo macie ciekawe czytanie, naprawdę. No do tej pory w drugim tygodniu te dwie karty razem znaczyłyby faktycznie, że odchodzicie od jakiejś relacji, może z kimś, kto miał ryby, raka bądź skorpiona w swoim horoskopie urodzeniowym. Dlaczego? Dlatego, że stawiacie na siebie. Turun. Tak to widzę. Byłyście szczere wobec siebie, jesteście szczere wobec siebie, szczerzy. I teraz jest czas na odrodzenie się wasze w tej całej sytuacji. Nie widzę tej karty jako dawanie drugiej szansy tej osobie. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy 8 kielichów. 8 kielichów, czyli rozczarowany jesteśmy, odchodzimy od tego. Mamy siłę wewnętrzną w nas, żeby szukać dla siebie nowego miejsca, nowego szczęścia. I coś lepszego niewątpliwie na nas czeka, o czym mówił Samka Kielichów. I koło fortuny przynosi pannę. Część z Was w relacji koło fortuny, czyli zmiany, coś przeznaczeniowe, przynosi osobę, która ma pannę w swoim horoskopie urodzeniowym. Części z Was koło fortuny przyniesie na miesiąc, na weekend, przepraszam, potrzebę wycofania się, spędzenia czasu tylko ze sobą. To jest dobry czas, żeby po trudnościach być otwartym na to, aby przyjąć to, co jakby przynosi świat. Tak? Części z Was świat przyniesie ogromną mądrość. Nowy kierunek w życiu. Potrzebę medytacji, refleksji nad tym, co się stało. Czemu nie wyszło?
Oddalenie, może wyjechanie gdzieś na weekend. No i naprawdę ciekawe czytanie, niezbyt łatwe też, przyznam. Moim zdaniem odkryjecie jakąś tajemnicę też w ogóle związaną z tą relacją, z tym osobnikiem, z tą sytuacją emocjonalną tu wam oferowaną, która was bardzo obciąży. Więc podzielcie się kimś tą odpowiedzialnością za tą sytuację, jeśli możecie, żeby ściągnąć z siebie trochę tego obciążenia. I w trzecim tygodniu jeszcze to, co ważne jest dla was, to jest dążenie do satysfakcji własnej emocjonalnej, czyli zrobienie czegoś dla siebie. Odejście od jakichś sytuacji, które nam absolutnie nie były potrzebne do niczego. Odejście gdzieś, przemieszczenie się po prostu w jakąś lepszą pozycję w waszym życiu, tak? Poczucie może, jak już zrzucicie z siebie ten ciężar odpowiedzialności za jakąś sytuację, którą dźwigaliście, to może, bo odkryjecie jakąś tajemnicę i okaże się na przykład, że o, to nie jest tak, że to była tylko moja wina, tak bym powiedziała. To może się okazać, moi drodzy, moi mili, że poczujecie, że jesteście w drodze do lepszej pozycji w waszym życiu. I po prostu czasem coś musimy zostawić za sobą, ale po przemyśleniu na przykład uznacie, że to był tylko balast i że dobrze się stało. Bo to cię na przykład powstrzymywało, mój drogi baranie, przed czymś lepszym dla ciebie. Tak też może być. Ta sytuacja, od której będziecie odchodzić, kochani, dla części z was ewidentnie. Macie odwagę, żeby odejść od jakiejś sytuacji, moim zdaniem emocjonalnej. Z dużą odwagą ona tego nosorożca tam prowadzi. Prostu odwagę, tak? Idziecie przed siebie. Powiem tak, dla części z was ważne będzie w tej całym procesie zmian, bo to jest proces zmian, jak dla mnie. Ale takich, które trochę zmian, przepraszam, jeszcze tylko się cofnę. Zmian, które przynosi nam życie i przeznaczenie. Koło fortuny przynosi zmianę, tak? Chcieliśmy iść w kierunku A, ale koło fortuny, jakby wszechświat, przeznaczenie powiedziało: stój, pójdziesz tam. To jest taka sytuacja, tak ja ją tu widzę. I mamy Wisielca, mamy Rydwan, mamy Pazia Buław, mamy Króla Mieczy. I powiedziałabym tak, że to przede wszystkim wymaga takiego wyważenia, żeby to zakończyć maj, w sensie, żeby zakończyć maj tak na spokojnie. To wymaga wyważenia, zastopowania czasem, przeczekania pewnych sytuacji, jeśli coś do nas będzie wracać rykoszetem od kogoś. Dlaczego przeczekania? Dlatego, że możecie się znaleźć na dużo lepszej pozycji, jak przeczekacie. Odpuśćcie. Wszystko się zrealizuje w odpowiednim czasie i później jest rydwan, czyli sprawy zaczynają nabierać tempa i możemy żeby się jakby z jakiejś sytuacji, część z was, żeby się z jakiejś sytuacji wyplątać, będzie musiała skonsultować się z kimś, kto jej pomoże to zrobić. Mamy Króla Mieczy na końcu. Bardzo analityczny umysł. Prawnika, czasami mediatora, analityka finansowego. Kogoś, kto po prostu naprawdę logiką potrafi wiele zdziałać. To jest też dla was przesłanie. Żeby starać się zbalansować emocje, dołączyć logikę i to wam przyniesie sukces. Słuchajcie, no tak jak mówię, wydaje mi się, że jakiś miesiąc nieoczekiwanych zmian dla was, tak jakbyście chciały się z czegoś wymiksować.
emocjonalnego bardziej niż pracowego, od razu powiem, z jakiejś sytuacji rodzinnej, partnerskiej. Tak to wyczuwam dla Was. Czegoś, co Was przytłaczało, co nie pozwalało Wam się rozwijać, bo tu mamy regres z 8 monet na 5 monet. Tak? Z czegoś, co emocjonalnie było kaplicą. W ogóle powiem szczerze, no też trudne czytanie. Moje drogie barany. Po prostu trudne czytanie. Pojawia się, słuchajcie, jest o podróży kart, to mamy tu 3. O tym, że odchodzicie, jednoznacznie kończycie coś, mamy 2. Ale kończycie i zarówno odchodzicie od myślenia o tym już, już nie rozpamiętujecie, jak i emocjonalnie już trochę nie czujecie związku, czy też przestajecie czuć się związane emocjonalnie. Może to Was tak wydrenowało, że już wiesz, że już dosyć po prostu. Może Was kosztowało czas, emocje, myśli, pieniądze, jakaś sytuacja w Waszym życiu. I żeby wyjść cało, trzeba się poradzić kogoś. Tak jak mówię, jakiegoś specjalisty. Kogoś, kto jest doświadczony bardzo, kto wie. Część z Was, moje drogie panie, możecie po prostu zmienić partnerów. Ze znaku wodnego, tak mi przyszło do głowy, na znak powietrza. Bliźnięta, waga, wodnik, tak? Możecie dokonać rykoszetu. I to będzie trudne o tyle, że będzie jakaś strata będzie się z tym wiązała. Trzeba będzie coś oddać. Tak o tym myślę. Coś zostawić i coś oddać. To, co jest ważne jeszcze w ostatnim tygodniu, znaczy w ogóle to, co jest ważne może na spodzie, jeszcze tylko powiem, to jest energia, w której, słuchajcie, czujecie, że macie silną pozycję do tego, żeby to zrobić w tym miesiącu. I macie odwagę. O tyle. Tak bym powiedziała. Tutaj z kolei, słuchajcie, no to jest jakby akcja, odwaga, tak? Zaufanie do siebie. Tylko uważajcie na staki ostrzegawcze, bo paść buław często działa bez planu, więc trzeba trochę zbalansować entuzjazm swój do działania w jakimś zakresie z intelektem. I o tym mówiłby też właśnie na końcu Król Mieczy, żeby intelektualnie spojrzeć na sprawę. Nie tylko z punktu widzenia, bo ja chcę, bo ja muszę, bo to jest dla mnie dobre i ja wiem, muszę postawić na swoim, ale jeszcze rozważyć wszystkie inne opcje wynikające z takiego logicznego podejścia. Bo Król Mieczy potrafi w trudnych sytuacjach właśnie rozważyć wszystkie za i przeciw, żeby wyciągnąć jak najlepsze wnioski, tak? Żeby postąpić jak najlepiej. Boże, powiem Wam szczerze, bardzo interesujące czytanie. Ja będę kontynuować je jakby w filmie rozszerzonym, więc link poniżej, ale jeszcze wyciągnę dla Was jedną kartę. Dla osób, które się nie zdecydują, to wyciągnę jedną kartę, taką podsumowującą. Przepraszam, jestem. Boże, może Wam się coś zawali. Nie, żartuję. To ja i mój ten. Cesarz, to jest Wasza karta. Część z Was odchodzi od cesarza, naprawdę. Od męża, od partnera stałego. Po prostu. Tak to czytałam, tylko wiedziałam, że ta karta się pojawi. Część z Was musi przy tym kierować się naprawdę, realizować swój cel, ten cel do końca, żeby go osiągnąć. Tak powiem. Czego Wam życzę? Pozdrawiam serdecznie i jesteśmy w kontakcie.